normalny. Starta licencjonowany. Antenka Tesla. A dzieci. I trzecie miejsce. Aleksandra Wołoszyn, Bolesławia, Bolesławiec. Drugie miejsce. Natalia Markowska, MKS Piast Dmowy Śląski. I zwyciężczyni Julka Mankiewicz, MKS Piast Dmowy Śląski. Najmłodsze zawodniczki, trenujące w grupie pani Katarzyny na dzisiejszych zawodach, Janic. Pani Justyna Serafińska, zawodniczka, trenerka z Bolesławii. Drugie miejsce, Mateusz Zawada, MKS Piast Dmowy Śląski. Również uczeń szkoły podstawowej numer 2 w Dolnym Śląskim. I zwyciężył Tomasz Wawrzeń z Łagowa, powiat zgorzelecki. Grupa około 30-40 zawodniczek na dystansie 1000 metrów. Mocno, Aśka, mocno! Biegaj do przodu! Chwila dla reporterów Mistrzostwa Dolnego Śląska. Szósty Łubecki sprawdzian przełajowy, nam się rozrasta. Klubu Nowak, sędzia związkowy, ponad 320 osób, które startują. Szóste miejsce, Terenc Łukasz, SP5 Zgorzelec. Berbal. Piąte miejsce, Łukasz Krupa, SP2 Łubek Śląski. Czwarte miejsce, Adam Banaś, SKS z Wykluczami Wrocław. Za chwileczkę kolejny bieg. Chłopcy starsi, piąta, szósta klasa. Trzecie miejsce już na podium. Mikołaj Czeromek, SKS Złotniczanie Wrocław. Drugie miejsce Franciszek Homańczuk, SKS Złotniczanie Wrocław. A zwyciężył podopieczny pana Bartosza Grumana, Tobiasz Burzyński. Gratulujemy, chwila dla reporterów, medale. Dobrze, Miłka! Dawaj, Miłka, dawaj, dawaj, Miłka, dawaj, ogień, jedziesz! Trzecie miejsce. Mróz Sandra, uczniak Szprotawa. Drugie miejsce. Miłosława Dziugieł, MKS Piast Lwówek Śląski. I zwyciężyła Iga Jastrzębska, ZLKL Siebodzin. Brawa dla młodziczek. I za chwileczkę dekoracja młodzików. No i prawo, nie wiem, czy macie się znalazł, czy nie, może i znalazł się. No tutaj tempo znowuż bardzo mocne, no tempo jest, no jak... Do końca, Kuba! Pomoc się rozwiązać! Patryk, dawaj, 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 Patryk!
I start, no tutaj bardzo liczna grupa, no już dawno tak licznej grupy nie widziałem na przełajach. W Żaganie było trochę młodzieży, ale do dzisiaj naprawdę w Lwówku to rekord. I Grand Prix, zwycięzca biegu, w tym przypadku obojętnie czy jest na obozie, brawo, brawo, ten rytm, no ale ta muzyka na pewno powoduje przyspieszenie biegu, ale teraz panowie, moi drodzy, trzecie miejsce, Dawid Hadryś, NKS OSA Zgorzelec. Drugie miejsce, Paweł Nowak, Górnik Zabrze. I zwyciężył w tym biegu Dariusz Boratyński, NKS Parasol Wrocław. Dekoruje Marian Dobija, prezes Dolnośląskiego Związku Lekkoatletyki i Ireneusz Maciejczyk, wiceburmistrz Lwówka Śląskiego. Drugie miejsce. Nie pamiętam. Zieleń Karolina. A teraz zwyciężyła Monika Gębarzewska, obie SL Parasol Wrocław. Gram jak wychodzi, patrz. Gdzie mam iść? No i widzisz właśnie, to taki jaki trening. W ogóle ja są tam. On dba te treningi i wiesz, różnie, na przykład dzwoni do mnie, pisze na SMS-y czy gadu, no. Gadu, wiesz, o to chodzi. Mi się zdaje, że jest bardzo dobry ten trening, a Sząbór to nie. A to nie, to nie. Szóste miejsce, Łazarska Magdalena. A mi się nie podoba, Łazanka mi się podoba. Treningi są na to. Jak ja był teraz te dwa tygodnie, to każdego patrzył. Każdy miał osobę. Semku Agata, Osowa Siewi, piąte. Czwarte miejsce, Frąckowiak Magdalena. Trzecie miejsce, Katarzyna Jankowska. Karolina Jankowska, Katarzyna jest w Bolesławcu, mylą mi się zawsze. Karolina Jankowska, Olsza Olszyna. Drugie miejsce, Klaudia Pędzi Wiater, NKS MOS Wrocław. I zwyciężyła Samanta Paraniak, NKS Piast Lwówek Śląski. Dziewczęta też nie uciekajcie, bo też jeszcze będą. Patryk Sokalski. Piąte miejsce, Filip Fonał z Legnicy. Czwarte miejsce, Białek Przemysław. Dariusz Gałszman, WKS Oleśniczanka Oleśnica. Klub z dużymi tradycjami, obecnie odbudowywany przez pana Andrzeja Szałka i Włodzimierza Matosza. Drugie miejsce, Piotr Głód, NKS MOS Wrocław. I zwyciężył jego kolega klubowy, Tomek Karwowski, NKS MOS Wrocław. Moja czapka, załóż ją. Szóste miejsce, Patryk Rugala, NKS OSA Zgorzelec. Piąte miejsce, Piotr Drobnik. Przypuszczam, że to jest osoba się po stronie Poznania, ale nie jestem pewien. Na pewno jego kolega klubowy Miłosz Golik, czwarte miejsce. I na podium Kajtek Kąs, MKL 12 Jelenia Góra. Podopieczny Łukasza Cudyka. Drugie miejsce, Bartek Przedwojewski, NKS MOS
Wrocław. I zwyciężył podopieczny pana Remigiusza. Tak, Mateusz. ZKL Świebodzin, Zielona Góra. Kaszubami napisała. Zwyciężyła i zdobyła 8 punktów, grand największą Samanta Paraniak.